Anyone using this frequency? Okay, RS3CQ, Sierra Quebec 8X, all right, Igor, the frequency is okay over here, so we can stay here. So what's up? I've been pretty busy with preparations today, and so things get a little bit hectic, so we'll see what's gonna happen next. Romeo Alpha 3, Charlie Quebec, Sierra Quebec 8X. All right. Yeah, I'm going to the right. Are we 3CQ, Sierra Quebec 8X3? Oh yeah, this is fine. Jestem właściwie no takim zwykłym ludkiem, który mieszka sobie w tym zakątku Polski. Przychodzi mu taki szalony pomysł do głowy i robi wszystko, żeby to realizować. I mimo, że mieszka się na drugim końcu Polski i daleko od wszystkich ośrodków, jest to możliwe. Jestem radioamatorem, który mieszka w Bieszczadach. Postanowiłem zrobić coś ciekawego w swoim życiu i będzie polegało to na zorganizowaniu wyprawy radioamatorskiej krótkofalowców nie tylko z Polski, ale z różnych krajów świata. Na Wyspę Wielkanocną, po to, żeby stamtąd przeprowadzać łączności radiowe. Cały plan tej naszej wyprawy polega na przetransportowaniu sprzętu radioamatorskiego z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Chile, z Grecji, z Holandii w jedno miejsce do Santiago de Chile, a stamtąd jednym lotem będziemy próbowali się dostać z tym wszystkim na wyspę, na której spędzimy 2 tygodnie. Nie ma takiego drugiego miejsca na Ziemi jak Wyspa Wielkanocna. Nie chodzi już o samą izolację geograficzną, o położenie na środku Pacyfiku, ale jest to miejsce otoczone wieloma tajemnicami związanymi z historią tego miejsca, z kulturą i rdzenną ludnością tego miejsca. Oczywiście najbardziej znaną rzeczą to są posągi Moai, które zostały wzniesione setki lat temu, nie wiadomo w jaki sposób, nie wiadomo dokładnie przez kogo i w jakim celu. I nie ma innego drugiego miejsca na Ziemi, gdzie można je zobaczyć. Krótkofalarstwo i wszystko, co jest z nim spokrewnione, pojawiło się w moim życiu dosyć wcześnie. Miałem chyba 9-10 lat, kiedy jeździłem z moim ojcem lekarzem medycyny po różnych bieszczadzkich malutkich miejscowościach. Gdy ojciec szedł do pacjenta z wizytą domową, ja zostawałem w samochodzie i w starej zestawie, w starym radiu Safari 2 kręciłem gałką, szukając różnych rzeczy, które znajdowały się pomiędzy tymi oczywistymi stacjami typu na przykład Polskie Radio. Bardziej mnie intrygowało od naszej rodzimej radiostacji to, co się dzieje pomiędzy tymi różnymi stacjami. Te szumy, komunikaty w innych językach, zakłócenia, to było coś, co mnie bardzo intrygowało. I gdy pojawiła się szansa na to, że nabycie jakiegoś pierwszego radia, odbiornika szerokopasmowego, to wtedy się już to zupełnie z tym wszystkim zaraziłem i zacząłem to jeszcze bardziej wciągać. I między innymi tak to wszystko się potoczyło.